Cześć, dzień dobry. Witam Was na, jak zwykle, spontanicznym live'ie. Jest to live, który myślę, że będzie ważny i dlatego jest spontaniczny, bo wczoraj wieczorem skończyłam czytać jedną książkę, którą postanowiłam, że muszę Wam pokazać, dlatego że jest niezwykle, niezwykle ważna. Mam tylko nadzieję, że kurier, na którego czekam, żeby przyjechał po ekspres do kawy, który mi się zepsuł, nie przyjedzie właśnie w trakcie live'a. Bo musiałabym wtedy przerwać, a nie chciałabym przerywać. Postaram się krótko tego live'a, ale wiecie, jak to u mnie jest z tym krótko. Czego będzie dotyczył live? Live dotyczy DDA, czyli dzieci, dorosłych dzieci, alkoholików. Jest to temat, o którym ja mówię głośno od zawsze, dlatego że uważam, że jest to temat bardzo ważny, o którym warto mówić głośno. Tak samo jak mówię też o tym, że sama jestem DDA. Dlaczego warto? Dlatego, że co jakiś czas dowiaduję się w ogóle, że dzięki mnie i temu, że o tym mówię, niektóre osoby w ogóle dowiedziały się o istnieniu czegoś takiego jak syndrom DDA i dowiedziały się o tym, że same są DDA bądź DDD. Co więcej, oprócz tego, że się w ogóle o tym dowiedziały, to zaczęły coś z tym robić. Dużo osób mi pisze, że rozpoczęło terapię, na którą się na przykład zbierało kilka lat i dotrzeć nie mogło, a dzięki poruszaniu tego tematu przeze mnie jakoś je zmotywowałam, jakoś się zebrały w sobie i podjęły ten pierwszy krok i rozpoczęły tę terapię. Więc widząc, jak dużo dobrego się dzieje przez to, że mówię o tym temacie po prostu, postanowiłam dzisiaj też o nim powiedzieć, po prostu. Jakiś czas temu, to było chyba kilka tygodni temu, zrobiłam live'a o tej książce. Książce Wyrosnąć z DDA, wsparcie dla dorosłych córek alkoholików. Książka, którą bardzo polecałam, ten live o tej książce jest zapisany u mnie na Instagramie, na IGTV, można sobie do niego wrócić. Tam trochę mówię w ogóle o tej książce, ale też o tym, co tam mniej więcej można znaleźć. I też trochę tam poruszałyśmy jeszcze takie tematy poboczne, ale związane właśnie z DDA. I na tym live'ie odnośnie tej książki wspominałam Wam o książce, która dopiero miała mieć swoją premierę, bodajże w lutym. Książki, o którą pytałyście, czy jest jakaś taka pozycja niekoniecznie dla córek DDA, tylko ogólnie też dla po prostu dzieci, dla dorosłych dzieci alkoholików, czyli również dla mężczyzn. Ja Wam wtedy powiedziałam, że taka książka jest w zapowiedzi, ona będzie miała swoją premierę w lutym i miała. I jest to książka ta, jest to wsparcie dorosłych dzieci alkoholików, hipopotam w pokoju stołowym. Jakkolwiek śmiesznie i dziwnie może by ten hipopotam tutaj nie zabrzmiał i może Wam nie pasować, w książce jest wyjaśnione, o co chodzi z tym hipopotamem. I teraz tak, ja tę książkę oczywiście bardzo polecam, bo gdybym jej nie polecała, to bym nie robiła tego live'a. Polecam ją zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Tamta była o córkach, ta jest dla obu płci. Polecam ją po pierwsze zarówno osobom, które są dopiero na początku swojej drogi, które być może jeszcze nawet nie wiedzą, że są DDA, ale już się dowiedzą po tych treściach ode mnie na przykład, które już wiedzą, że są, ale jeszcze nie zrobiły żadnego kroku, które jeszcze nie bardzo wiedzą, z czym to bycie DDA się wiąże, jakie są skutki bycia DDA, skutki dorastania w rodzinie alkoholowej bądź po prostu dysfunkcyjnej na przyszłość, na życie w dorosłości. I polecam też tę książkę dla osób, które są już trochę dalej, czyli były na terapii, wiedzą, że są DDA, wykonały jakiś kawałek pracy w swoim życiu, ale wciąż pracują, dlatego że jakkolwiek trudno to nie zabrzmi, ta praca będzie trwała do końca życia, po prostu. I ta książka jest dla wszystkich, natomiast przede wszystkim dla tych osób, które są jeszcze na początku tej drogi, natomiast te osoby, które są już dalej, też z tej książki skorzystają, dlatego że ja już jestem daleko, ja już jestem po kilkunastu latach pracy w tym obszarze i ja z tej książki też skorzystałam, dużo rzeczy mi się połączyło, takich, o których już wiedziałam, więc mi się jeszcze bardziej ugruntowały, złożyły w całość taka układanka, puzzle. Natomiast pewne rzeczy też zobaczyłam jeszcze z innej perspektywy. Dowiedziałam się czegoś nowego, o tak powiem w ten sposób. Mimo kilkunastoletniej pracy na sobą w tym obszarze i mimo bardzo dużej wiedzy, którą posiadam w tym obszarze, dowiedziałam się nowych rzeczy. I teraz tak pokrótce Wam tylko powiem, co jest w tej książce. Pierwszy rozdział dotyczy początków. Autor pokazuje,
co powinno się zadziać w dzieciństwie, a co się nie zadziało, jeżeli byliście dzieckiem, które dorastało w rodzinie z problemem alkoholowym bądź w rodzinie po prostu dysfunkcyjnej z innym, na przykład uzależnieniem. Co się powinno zadziać, co się nie zadziało i dlaczego się nie zadziało. Bardzo fajnie to tłumaczy na zasadzie lustra. Mówi też bardzo fajnie o zamrażaniu cech dziecięcych, które właśnie mają miejsce w dzieciństwie i wtedy, kiedy się nie zadziewa to, co się miałoby zadziać. Mówi też o tym, co się dzieje w domu alkoholowym. Tak? Czy w domu z rodziną, gdzie jest problem alkoholowy, gdzie jest alkohol. Co tam się dzieje i jak to dzieciństwo wygląda? Myślę, że dużo z Was odnajdzie siebie tam, jeżeli faktycznie był ten alkohol w Waszym domu, a nawet jak go nie było, to i tak to odnajdziecie. Trzeci w sumie taki bardzo duży rozdział, dla mnie chyba taki najważniejszy i najbardziej odkrywczy w tej całej książce, jeszcze jedna rzecz, bo zaznaczyłam sobie specjalnie, chciałam Wam przeczytać jeden fragment odnośnie tej pierwszej rzeczy, czyli odnośnie tego lustra, tego lustrzanego odbicia, tego, co się powinno zadziać, a tego, co się nie dzieje. Przeczytam Wam fragment. Rozliczne potrzeby dziecka mogą zaistnieć tylko i wyłącznie wtedy, gdy uaktywnione zostały w procesie lustrzanego odbicia. W rodzinie dotkniętej alkoholizmem żadna z najważniejszych potrzeb nie zostaje zaspokojona, a dotyczy to w równej mierze i dzieci, i dorosłych. Potrzeba bezpieczeństwa, bliskości, bycia zrozumianym, jak i tego, żeby mieć kogoś, kto zechciałby się nami zainteresować, wysłuchać nas, dać nam odczuć, że jesteśmy kochani i wartościowi. Są to kwestie, o których dziecko w rodzinie alkoholików nie wie nawet, że istnieją. Możliwość wzbudzenia u dziecka jakiejś potrzeby zakłada obecność rodziców, mających potencjał dania mu na tą potrzebę przyzwolenia. Ktoś, kto jest zajęty walką na śmierć i życie z hipopotamem, nie ma szans na dostrzeganie potrzeb swojego dziecka. O hipopotamie dowiecie się więcej, o co z nim chodzi, ale też chyba słyszycie nawet w moim głosie, że jak bardzo trudne to jest i trudno mi się to czyta i z jakim trudem te dzieci faktycznie musiały się zmagać i muszą, bo dalej takie rodziny istnieją. To, co jeszcze też jest ważne, co dla mnie, w sumie to było takim trochę odkryciem, potrzeba drugiego człowieka zauważana jest tylko wtedy, jeśli samą podobną potrzebę odczuwamy. Jeśli ktoś sam nie czuje, że jest coś wart, nie zrozumie nigdy drugiego, łaknącego aprobaty i uznania otoczenia. Kiedy ktoś nie potrafi zadbać o własne poczucie bezpieczeństwa, nie zauważy braku tegoż bezpieczeństwa wypisanego na twarzy swojego dziecka. Rodzice, którzy nie zdają sobie sprawy z nieobecności w ich życiu czegoś takiego jak wsparcie i pociecha, nie potrafią dojrzeć zapotrzebowania na takie wartości u innych. Na wszystko to, czego nie widzimy u siebie, jesteśmy równie ślepi u innych. Bardzo, bardzo, bardzo jest to trudne i przykre. Trafiło w moje serce bardzo mocno. I to też, wiecie co, się wiąże trochę z tym, co u mnie się pojawiło mniej więcej rok temu. To jest coś takiego dla mnie świeżego po tych kilkunastu latach pracy. Takie nowe w ogóle spojrzenie na ten cały alkoholizm, tą dysfunkcyjność, to trudne dzieciństwo. Czyli to, żeby patrzeć, dlaczego nasi rodzice tak nas skrzywdzili, dlaczego mieliśmy tak trudne to dzieciństwo, dlaczego się nie zadziało to, co się miało zadziać. Dlatego, że oni sami też mieli w jakiś sposób trudno, oni też sami z czymś się zmagali, sami mieli te deficyty, więc jak mogli nam coś dać, czego sami nie mieli? I tutaj ten cytat o tym też potwierdzał to i poświadczał, nie? Także o tym też mówi mój najnowszy podcast o dziedziczeniu traum. Mówi też o dziadkach, mówię o tym w podcaście o dziadkach. Coraz więcej staram się Wam pokazywać tego właśnie takiego aspektu, żeby nie tylko oceniać, oskarżać i mieć poczucie, że ktoś nam spieprzył życie, tylko żeby sprawdzić, dlaczego tak się stało. Dlatego, żeby spojrzeć na te osoby, które teoretycznie i praktycznie też spieprzyły nam to dzieciństwo, to dlaczego one tak zrobiły i tak miały. Bardzo do tego zachęcam, to jest takie u mnie, mówię, nowe, ale nowe na takiej zasadzie w perspektywie kilkunastu lat, to ten rok, to jest dla mnie taka nowość.
ale bardzo mi jest do tego blisko, uczę się tego i poszerzam swoją wiedzę i horyzonty, żeby patrzeć właśnie trochę dalej, a nie tylko na moich rodziców, tylko też na to, co, z czym oni się zmagali i dlaczego tak mi źle zrobili, jak mi zrobili. Nie? To jest to. I teraz tak, kolejny obszar właśnie tego, kolejny obszar taki, znaczy kolejny rozdział taki bardzo duży był o współuzależnieniu. Współuzależnienie może się Wam kojarzyć, no na przykład, wiecie, z żoną, w sensie z Waszą mamą, która była współuzależniona od Waszego ojca, który był na przykład alkoholikiem, tak? I o DDA, Kasiu, jest pogadanka. Natomiast tutaj autor tej książki pokazuje to współuzależnienie jako, i Wam przeczytam, jak on to tutaj ujął, że jest to choroba powstająca, kiedy człowiek ma na co dzień do czynienia z bardzo silnie objawiającym się zjawiskiem, z którym nie umie sobie poradzić. Nie będąc w stanie zintegrować go ze swoją osobowością, dopasowuje się na nie, do niego. Dopasowuje się do niego, powinno chyba być, zabrakło. Na współuzależnienie składa się 5 elementów. Silnie objawiające się zjawisko, jakim była choroba Waszego ojca, matki, któregoś z rodziców. Jego bliskość, to był Wasz rodzic, więc to było na wyciągnięcie ręki, to były najbliższe osoby, jakie mogły być dla Was. Niemożność poradzenia sobie z nim, nie radziliście sobie z alkoholizmem Waszych rodziców, z innymi ich uzależnieniami, bo byliście małymi dziećmi, które powinny były być zaopiekowane, a tego nie dostały. Nie radziliście sobie z tym. Przystosowanie się do niego, musieliście się przystosować, bo inaczej byście nie przetrwali. Wytworzyliście w sobie różne mechanizmy, które pozwoliły Wam przetrwać to dzieciństwo, jakkolwiek przetrwać, ale musieliście to zrobić i powstała w wyniku tego choroba lub stan chorobopodobny. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że on mówi o tym, że każdy z nas, który był wychowywany w takiej rodzinie, jest współuzależniony. To nie chodzi tylko o drugiego z rodziców Waszych, ale chodzi też o Was jako o dzieci, które są współuzależnione. I teraz w tym rozdziale o współuzależnieniu są takie podrozdziały, takie bardzo ważne tematy ten autor porusza. Po pierwsze o sterowaniu z zewnątrz. To, do czego my zostaliśmy przyzwyczajeni, czego zostaliśmy nauczeni i że nie umiemy od środka, nie umiemy wewnątrz patrzeć i słuchać siebie, tylko wszyscy jesteśmy nauczeni patrzeć na to, co się dzieje na zewnątrz, i dzięki temu jakby działać, odpowiadać na potrzeby zachowania, reakcje innych, a siebie spychając gdzieś bardzo, bardzo daleko na dno. Druga rzecz, mówi bardzo dużo o kontroli. Ja wiem, ile z Was ma trudność z kontrolą, po prostu. Tutaj ta kontrola jest bardzo fajnie opisana, dlaczego DDA i DDD mają tak silną potrzebę kontrolowania swojego życia, wszystkiego naokoło i co się dzieje, kiedy ta kontrola wymyka się Wam z rąk. Bardzo fajnie to jest opisane. Brak ufności. O tym, że my jako DDA, DDD nie mamy zaufania do ludzi. Bo jak mamy mieć zaufanie do ludzi, skoro nie mogliśmy mieć zaufania do naszych najbliższych nam osób, które były dla nas całym światem? A propos tego cytatu, który wrzuciłam w weekend, prawda? Autor tam mówi o tej powadze, o takiej wielkiej powadze, traktowaniu życia serio, że DDA, DDD bardzo często są, trudno im się rozluźnić, trudno im wchodzić w żarty, w jakieś takie podejście trochę luźniejsze do życia, dlatego że one się tak nauczyły, że po prostu ich życie jest jedną wielką powagą, one muszą walczyć o przetrwanie, bo tak walczyły przez pierwsze kilkanaście lat swojego życia. Od tego zależało to, czy przetrwają, czy przeżyją. I tak się nauczyły traktować życie jako coś bardzo poważnego. Pośpiech, ciągle w biegu. Zauważcie, ile z Was ciągle biegnie. Ciągle sobie coś dokładamy, nie umiemy się zatrzymywać, nie umiemy stopować. Ciągle jesteśmy w biegu. Autor tutaj pokazuje, że ten bieg, że my biegniemy tak naprawdę do siebie samych. Tylko, że to nie jest dobra droga. Ale nie będę Wam zdradzała więcej, o co tam chodzi. I jeszcze jeden ważny podrozdział, którego przeczytam Wam też fragment, który jest dla mnie również taki świeży, nowy i zaczynam w końcu rozumieć pewne rzeczy. I jest mi bardzo bliski, bo od kilku miesięcy, od prawie roku walczę ze swoim zdrowiem, z wyjściem na prostą i w końcu wychodzę na prostą, dlatego że wiem, skąd się brały moje wieloletnie dolegliwości i między innymi ból brzucha, z którym permanentnie żyłam przez kilkanaście lat swojego życia. Autor mówi o tym, przeczytam Wam też tutaj taki krótki fragment.
sceną dla ujawnienia się owej odmiennej formy uczuć, czyli tego wszystkiego, co było w nas duszone, dławione i chowane głęboko, bo nie było przestrzeni na wyrażanie swoich emocji i uczuć, jak byliśmy dziećmi, może stać się ciało i organizm człowieka. Emocje, które nie otrzymały od ja pozwolenia na legalne zaistnienie w świecie świadomości, mogą zamieszkać na dziko w mięśniach, w krwiobiegu, w żołądku czy w układzie trawiennym. Wówczas, choć dokuczliwie i bez możliwości ustalenia źródła, objawiają się jako coś znanego, przestając grozić i straszyć tajemniczą niepojętością. Są bólem głowy, brzucha, napiętym karkiem, sprawiającym kłopot kręgosłupem czy inną przypadłością. Ich zasiedzenie w organizmie prowadzić może do powstania choroby, w niektórych przypadkach nawet śmierci. I tutaj jeszcze podaję, że na przykład gniew, który jest bardzo w nas głęboko stłumiony, wyraża się często bólem głowy, właśnie, jeżeli macie dużo bólu głowy, wiele bóli głowy, to może chodzić o ten ukryty bardzo głęboko gdzieś tam gniew niewyrażony. Jeżeli macie problemy z żołądkiem, z jelitem, z brzuchem w tej części ciała, to najprawdopodobniej chodzi o lęk, który Wam po prostu bardzo długo towarzyszył przez wiele, wiele lat i tak zamieszkał w Waszym organizmie i nie miał możliwości ujścia, że po prostu się tam zadomowił przez te kilkanaście, dziesiąt lat, w tym właśnie Waszym brzuchu. Natomiast smutek, żal manifestują swoją obecność wrażeniem ucisku w gardle na przykład. Bywa, że mamy do czynienia z symbolicznym wręcz wyborem miejsca, jak ma się to w przypadku bólu kręgosłupa, który wyraża jakby za człowieka to, czego on sam nie umie powiedzieć. Na przykład stop, dość, nie potrafię dłużej dźwigać ciężaru, który mi dano. Jezu, aż się po prostu cała, wiecie, jestem po prostu w emocjach, bo to jest tak mi bliskie i tak żywe i otwarte cały czas, jeszcze po tych kilkudziesięciu latach nawet. Więc zobaczcie sobie, spójrzcie na Wasze ciało, jak ono się ma i jak ono Wam manifestuje pewne rzeczy. To jest taka mi bardzo bliska działka, której ja dopiero faktycznie się uczę. Zaczynam rozumieć po prostu, co się działo z moim ciałem przez tyle lat. I to, że ja teraz na prostą powolutku wychodzę, teraz jest trzeci miesiąc, będę pewnie wychodziła jeszcze bardzo dużo tych miesięcy. Wiele tych miesięcy, a może nawet lat tak naprawdę. Natomiast to jest coś takiego bardzo tutaj mi bliskiego od dłuższego czasu. Kolejny rozdział jest o współuzależnieniu w łańcuchu pokoleń, czyli autor pokazuje, jak z pokolenia na pokolenie to współuzależnienie jest przekazywane, jak to wszystko wygląda, cały proces. No i ostatni rozdział też taki, no, co zrobić z tym dzieciństwem, o takich trzech etapach tego, jak odzyskać zdrowie, i autor pokazuje, że pierwszy etap to jest identyfikacja, drugi ponowne doświadczenie dzieciństwa, on pokazuje, jak tego dzieciństwa ponownie doświadczyć, i trzeci etap, zrozumienie tego, co zostało doświadczone. Bardzo fajnie tutaj pokazuje właśnie, jak do tego zdrowia dojść. To oczywiście będzie trwało pewnie nawet wiele lat, no bo inaczej się nie da. Natomiast kochani, podsumowując, ta książka, wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików, hipopotam w pokoju stołowym. Książka, którą bardzo, bardzo Wam polecam. Jeżeli jesteście DDA, DDD, jeżeli jesteście na początku swojej drogi, w środku, w trakcie, pod koniec, na każdym etapie to będzie dobre, bo też Wam coś to da, nawet jeżeli macie dużą wiedzę, tak jak mi się pewne rzeczy połączyły i były dla mnie odkrywcze. I co? I ta książka też będzie dobra dla osób, które jeszcze nie wiedzą, o co chodzi z tym DDA, a mają, jest im bliskie to, co powiedziałam dzisiaj w trakcie, z czym się w ogóle to wiąże i wychowywanie w takiej rodzinie, to dla Was ta książka też będzie dobra, żeby sobie sprawdzić, czy to faktycznie jest o mnie i czy to jestem ja. Nie? DDD, dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej. DDA to jest dorosłe dziecko alkoholików, DDD, dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej. Czyli jeżeli była jakaś dysfunkcja, ale nie był to alkohol, czyli jeżeli, nie wiem, były jakieś leki, narkotyki, jakieś inne uzależnienie, pracoholizm, zaniedbywanie potrzeb dziecka w zupełnie innych obszarach i tak dalej, to jest właśnie rodzina dysfunkcyjna tak naprawdę, która, no, poprzez swoją dysfunkcję
nie spełniła takiej funkcji, jaką powinna była spełnić tak naprawdę, nie? Czyli dać dziecku wszystko to, czego ono potrzebuje, żeby się prawidłowo rozwinęło tak naprawdę. Kochani, to tyle. Zerknę tylko jeszcze na Wasze komentarze, bo widziałam, że pisaliście, a temat ważny. Poczekajcie, tutaj coś było. My potrafimy dać dzieciom to, czego sami nie otrzymaliśmy. Wiesz co, Ewelina? To jest tak, że ty musiałaś się tego nauczyć, bo ty sama nie umiałaś. I zobacz sobie teraz, ja to widzę w swojej codziennej pracy, że rodzice się zgłaszają do mnie z problemami właśnie takimi, jak dać coś dziecku, jak je czegoś nauczyć, jak go nie skrzywdzić, jak zbudować tą relację, bo oni tego nie wiedzą, bo sami tego nie dostali. Jeżeli ty jesteś na takim etapie już, że ty potrafisz dać dzieciom to, czego sama nie otrzymałaś, to super. Wiesz, ja też jestem na takim etapie, że potrafię dać mojemu dziecku to, czego nie otrzymałam. Ale to się wiąże z tym, że ja przeszłam przez wiele lat terapii różnych, kilkanaście lat pracy nad sobą i dalej każdego dnia pracuję nad sobą i się tego wszystkiego uczę. Jeżeli bym tej drogi nie przeszła, to ja bym nie była w stanie dać mojemu dziecku to, co mu daję dzisiaj. Nie byłabym w stanie. Nie da się tego zrobić po prostu. Więc ja w to bardzo wierzę, że nie da się dać czegoś, skoro samemu się tego nie otrzymało, dlatego jeżeli wasi rodzice wam czegoś nie dali, to z dużym prawdopodobieństwem oni sami tego nie otrzymali. Po prostu. My mamy ten plus, że my mamy coraz więcej świadomości, mamy tą wiedzę, my możemy to zmieniać. Kiedyś terapię, pracę z terapeutami, specjalistami, to nie było popularne. Nasi rodzice się nie terapeutyzowali. Teraz jest to coraz bardziej popularne i całe szczęście, bo jesteśmy w stanie dzięki temu przerwać ten cykl przenoszenia tego współuzależnienia na kolejne pokolenia, cykl dziedziczenia traum i jesteśmy w stanie po prostu inaczej te dzieci zacząć wychowywać, nie? Ten live to genialna niespodzianka na moje urodziny, choć temat trudny. Aguś, 100 lat, wszystkiego dobrego, kochana, jeżeli masz dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego, chociaż faktycznie no, taki temat trudny, ale wiem, że dla Ciebie też ważny, także cieszę się, że tutaj się wstrzeliłam. Jeszcze się czujesz jak na wykładzie, idealnie. Aga pisze, że ta kontrola to przekleństwo. Tak, niestety wiem i przyznam szczerze, że to jest jedna z trudniejszych rzeczy, które mi przychodzą na przykład do wypracowania sobie. Wiele lat pracuję już nad kontrolą. Kontrola, wiecie, kontrola się wiąże ściśle z odpuszczaniem. Wiem, że ogrom z Was ma problem z odpuszczaniem. Nie umiemy odpuszczać, musimy kontrolować, musimy mieć wszystko pod kontrolą. Musi być, nie może nam się coś wymknąć, bo jak nam się wymknie, to nam się wszystko posypie. A jak nam się posypie, to nie przetrwamy i nie przeżyjemy. Tak było kiedyś. My musieliśmy kontrolować, co się dzieje w naszym domu, kontrolować rodziców, ich stan, w jakim się znajdują, bo dzięki temu mogliśmy przetrwać, że trzymaliśmy to wszystko w ryzach. I tak mamy do dzisiaj. Przekładamy to w tym samym schemacie, tak naprawdę. Jestem DDD i ufam aż za bardzo ludziom. Może tak być. Słuchajcie, to nie jest tak, że to jest copy-paste, każdy ma tak samo. Są różne, były różne rodziny, różne sytuacje, różne cechy się u Was wykształciły. Z różnych rzeczy może wszystko wynikać. Może tak być, że możesz ufać ludziom aż za bardzo, natomiast zdecydowana większość ma problem z tym zaufaniem. A to się też wiąże na przykład z trudnościami w zbudowaniu jakiejś relacji partnerskiej, założeniu swojej własnej rodziny. Bardzo często DDA na przykład mają trudność ze znalezieniem partnera, z wyborem, z trafieniem na odpowiednią osobę. Dużo muszą przejść po drodze perturbacji różnych takich pokaleczonych związków, żeby w końcu trafić dobrze. I to wynika właśnie z tego, co my tam mamy, czego potrzebujemy, czego nie mamy, do czego dążymy, co powielamy nieświadomie, automatycznie i tak sobie psujemy kolejne relacje. To jest temat też taki w ogóle zupełnie oddzielny. Nie pamiętam, czy on tutaj w tej książce to porusza. Na pewno w tej książce o córkach dorosłych, córkach alkoholików chyba było o tych związkach. Bardzo fajny temat, polecam zgłębić. Zawsze byłam na wyraz poważna jak na swój wiek. No tak! No bo musiałaś być poważna, jak byłaś dzieckiem. Poza tym, wiecie, ta powaga też wynika z tego, że niejednokrotnie DDA lub DDD musiały brać odpowiedzialność za funkcjonowanie całej rodziny. Musiały opiekować się swoim młodszym rodzeństwem, musiały przejmować obowiązki rodziców, musiały być bardzo szybko poważne, bardzo szybko dorosnąć. No więc one
jakby nie doświadczyły tego kawałka naprawdę po prostu bycia dzieckiem, takiej tej swobodnej, dziecinnej energii, zabawy. Tego tam nie było, bo one musiały być od zawsze poważne, dorosłe, ogarniać życie, nawet jako kilkuletnie dzieci. I tak to poszło. Tak, live będzie zapisany. Ja od 7-8 roku życia miewam migreny z aurą. Aga, no to widzisz. Dlatego tak ważna jest terapia, żeby uwolnić to, bo prawdopodobnie, według tego, co pisze też ten autor, masz w sobie bardzo dużo ukrytego, niewyrażonego gniewu i takich trudnych po prostu emocji związanych z tym. I dopóki tego nie wyrazisz, to ten gniew tutaj będzie Ci dawał znać, że on po prostu potrzebuje wyjść. On tak potrzebuje wyjść, że aż Ci rozwala głowę. Nie? Dobra. Póki co czytasz jeszcze tę pierwszą część. To fajnie, ale czytasz. Tak, teraz są bardzo fajne możliwości zdobywania tej wiedzy. Super. Dobrze. Niby moja mama jest DDA, a jak słucham, to mam wrażenie, że ja też. Mimo, że miałam normalne dzieciństwo. Do przyjrzenia się. Często pod tą normalnością kryje się dysfunkcja. Bardzo dużo dzieci, dorosłych dzisiaj, może powiedzieć, że teoretycznie miało bardzo w porządku dzieciństwo normalne. Tylko co się pod tym kryje normalne? I co się kryje pod tym w porządku? Wiecie, bardzo często też jest tak, że ci rodzice dzieci DDA, DDD, oni dają takie pozory tego normalnego dzieciństwa i życia. Dbają, wiecie, o dom, kupują ubrania, dają jeść, dbają o takie potrzeby bardzo materialne. Ale to nie o to chodzi. A co z potrzebami emocjonalnymi? Jeżeli to zostało zaniedbane w jakichś obszarach, to tam była dysfunkcja, tam nie było tej przestrzeni na to, żeby odpowiednio się rozwijać po prostu. Poza tym to też jest często tak, że na zewnątrz bardzo często widać, że rodzina jest w porządku, normalna, wszystko okej. Okay. Zwróćcie uwagę, jak często na przykład jak w wiadomościach są jakieś tragedie się dzieją, w uwadze, w faktach, wydarzeniach, cokolwiek. I potem reporterzy pytają sąsiadów, jak często ci sąsiedzi mówią, no to była taka normalna rodzina, to był taki dobry chłopak, co tam się wydarzyło? Bo tak widzą ludzie z zewnątrz, a to, co się dzieje w środku, może zupełnie być odmiennym obrazem i zupełnie po prostu się mijać z tym, co jest pokazywane na zewnątrz, co widzą ludzie. W środku dzieją się najczęściej dramaty, a nie na zewnątrz. Nie? Poczekajcie. Najgorsze są chyba konsekwencje w późniejszym życiu. Wybór partnerów, brak jakichkolwiek podstaw funkcjonowania w rodzinie. Dokładnie. Jestem na etapie czytania tej książki, jestem przerażona, ile rzeczy mnie dotyczy. No właśnie. To jest czysta prawda. To takie, no. Czy dysfunkcja może ujawnić się dopiero, kiedy samemu zostaje się rodzicem? Wiesz co, ona się ujawniła na pewno wcześniej, tylko że ty jej po prostu może aż tak bardzo dotkliwie nie odczuwałaś. Nie? Być może dopiero jak zobaczyłaś, jak sama się stałaś rodzicem, zobaczyłaś, ile masz braków, jak w ilu obszarach nie potrafisz na przykład zaopiekować się dzieckiem, odpowiednio zareagować i tak dalej. To było w tobie, bo to jakby wiesz, to nie jest tak, że była dysfunkcja, jak byłaś dzieckiem i teraz dopiero jak sama zostałaś rodzicem, to ona się pojawiła, a ten środek pomiędzy, tam nic nie było, nic się nie działo. To nie może być tak, że to była przepaść. Jakby tutaj i tutaj to jest kontinuum. To jakby cały czas ciągiem było, natomiast być może to się objawiało w różnych innych obszarach, niezwiązanych właśnie z rodzicielstwem, z dzieckiem. Być może tak bardzo to było ukryte, że ty nie miałaś do tego dostępu. Być może częściowo wypierałaś pewne rzeczy, nie chciałaś ich zauważać. Być może nie łączyłaś tego z dzieciństwem. To było, na pewno. Ale jak teraz zostałaś sama mamą, to faktycznie mogło to się jeszcze bardziej uwidocznić. Moja mama uważa właśnie, że dbała o mnie, bo kupowała mi to czy tamto, dawała pieniądze, jak potrzebowałam. Bingo. No właśnie. I rodzice, wielu rodziców tak właśnie uważa, że jak my konfrontujemy ich z tym, jak bardzo nam spieprzyli to dzieciństwo i czego nam nie dali, co nam zaniedbali, to oni mówią, no ale jak? Przecież miałaś wszystko. Miałaś wszystko. Ale wszystko, czyli co? Nie miałam najważniejszego, mamo, tato. Do jakiego terapeuty najlepiej udać się i jaką terapię odbyć przy bólach kręgosłupa i brzucha? Nie wiem, jak masz na imię, bo masz taki dziwny nick, ale do psychoterapeuty. I najlepiej
takiego, który zajmuje się DDA, DDD, powrotem do dzieciństwa, układaniem tego. Bo wiesz, to, że ty pójdziesz do, nie wiem, osteopaty, fizjoterapeuty, on tam ci pomasuje, porobi i tak dalej, to nie zniknie. To nie zniknie, naprawdę. Więc trzeba to po prostu uwolnić, te emocje, to co tam się gromadzi, bo to ciało jakby ono mówi o tych zablokowanych emocjach. Ty musisz to uwolnić, a uwolnisz to tylko wtedy, kiedy wrócisz do tego dzieciństwa, kiedy sobie to poukładasz, kiedy zaczniesz w ogóle uzyskiwać dostęp do tych emocji, kiedy dasz im przestrzeń i w bezpiecznym takim kontakcie z terapeutą też będziesz miała tą przestrzeń na wyrażenie tego wszystkiego. I jak dopiero to puścisz, uwolnisz, no to dopiero możesz się pozbyć wtedy tego bólu. I nie zapomnę, jak byłam u mojego terapeuty w zeszłym roku i właśnie mówiłam mu, że słuchaj, Krzysiek, ja robię tyle badań i wszystkie badania mówią, że jest okej, nic mi nie wychodzi. I on tak się spojrzał na mnie i mówi, słuchaj, ale ja bym się wcale nie zdziwił, jeżeli tobie by nic nie wyszło z tych badań. I bo to nie chodzi o... Wiecie, o co chodzi? O to, że te badania, nie wiem jak to powiedzieć, no wiecie o co chodzi, nie? Że to jest inny problem, inne źródło. Że ja mogę sobie robić milion badań, ale źródło mojego bólu brzucha jest zupełnie gdzie indziej niż te badania. I niż chodzenie po lekarzach i dlatego do tej pory nikt mi nic nie zdiagnozował, no bo jak mam zdiagnozować, nie? No dobrze, słuchajcie. Kończę. Ucja. Dobra. Funkcja kontrolna, brak odpuszczenia sobie, problem z zaufaniem, poczucie, że samemu zrobi się wszystko najlepiej. Sporo do przepracowania. Sporo, ale warto i da się. I tym optymistycznym akcentem będę kończyć. Kończę, kochani. Dlatego, że to jest taki temat, który też mnie dużo kosztuje i dużo energii gdzieś tam ze mnie wysysa, bo mimo wszystko, mimo że mam to przepracowane, to jestem z tym emocjonalnie związana, no bo sama przez to przeszłam i doświadczyłam tego wszystkiego, o czym Wam dzisiaj mówiłam, mówię i tak dalej. Dziękuję, że byliście, byłyście. Zapisuję live'a. Dajcie znać innym, którzy myślicie, że potrzebują tego typu wsparcia. Będę bardzo Wam wdzięczna i zobowiązana, jeżeli ta informacja o tym live'ie i informacja o tych informacjach, o tym wszystkim, co dzisiaj powiedziałam, pójdzie dalej w świat i słuchajcie, no razem pomóżmy jeszcze tym innym, kolejnym osobom, które być może nie mają wiedzy, nie mają świadomości, a dzięki nam to się może zmienić. Możemy ich uratować. Buziaki, dziękuję bardzo. Kurier nie przyjechał. Jest. Udało się nie przerywać live'a. Miłego dnia. Pa, pa.